NSZ w 1943 roku, według stanu na 1 października, bo wtedy nas tu w sierpień, wrzesień 1943 roku, to było liczenie stanów. Byli wysłani emisariusze. Mieli być wysłani emisariusze z Polski do Londynu, ponieważ współpraca z AK początkowo nie układała się tak, jak powinna. Od 1942 roku, już od początku istnienia NSZ-u, który formalnie powstał 20 września 1944 roku, rozpoczęły się rozmowy z dowódcą AK. Dowódca NSZ-u, pułkownik Ignacy Oziewicz, najwyższy wówczas rangą i stażem, a także funkcją, to jest przedwojenny dowódca dywizji przecież, a generał Rowecki był dowódcą tylko brygady we wrześniu 1939 roku. Rozpoczyna rozmowy ideowo-polityczne o współpracy obu organizacji i przyszłym scaleniu. Pojawiają się nieprzewidziane przeszkody. Te przeszkody są śmieszne, bo zachowały się protokoły obu stron, zarówno strony NSZ-owskiej, która prowadziła te rozmowy scaleniowe, jak i strony AK-owskiej. Dwie kwestie, które się scalenie wówczas w 1943 roku rozbiło. Pierwsze to, że jakieś pisemko na Lubelszczyźnie napisało źle o AK. Jest to pisemko narodowe, w związku z tym NSZ jest winny. A druga sprawa to jest jakaś wspólna akcja wykonana przez oddziały NSZ i AK gdzieś tam na Kieleczyźnie i nastąpił nierówny podział broni, NSZ sobie wziął więcej niż powinien. I rozmowy 15 sierpnia 1943 roku zostają zawieszone, następnie zerwane. Aż do stycznia, aż do 31 grudnia 1943 roku tych rozmów nie ma. Są szykowani emisariusze do wyjazdu na zachód, do nawiązania kontaktu z naczelnym wodzem, ponieważ łączność przez AK jest niemożliwa. AK nie chce spełniać postulatów NSZ-owskich i istnieje potrzeba dotarcia do naczelnego wodza i do rządu polskiego. Wyjeżdża kurier cywilny i kurier wojskowy. Kurier cywilny Tadeusz Salski z OP i major Stanisław Rzechowski z pionu wojskowego, przyjaciel pułkownika Oziewicza, specjalnie do tego celu wybrany. Po to się liczy stan. Chodzi, że jest 73 tysiące ludzi w konspiracji NSZ-owskiej. Kraj podzielony na okręgi na powiaty. Są jeszcze struktury ponadokręgowe, czyli fronty lub takie inspektoraty frontu. Zresztą to jest skomplikowana struktura. Konspiracja NSZ-owska jest od strony takiej technicznej, czysto samych pomysłów, jak to funkcjonuje, jest świetna, bo to zrobili młodzi oficerowie, nie zawodowi, nie zmanierowani już wojskiem, wymyślili taką formułę, jak to ma działać w konspiracji, która powinna być w miarę bezpieczna. Na przykład mamy takie przykłady, że komendant okręgu krakowskiego wysłał do Komendy Głównej do Warszawy dwie łączniczki z listami awansowymi za jakiś tam okres, na ordery i na awanse, i jedna dziewczyna dostała listę z pseudonimami, z odznaczeniami, awansami, a druga dziewczyna w tym samym pociągu jadąca dostała listę, te same numery, odpowiedniki, imię, nazwisko, data urodzenia, no bo to w drylu wojskowym było potrzebne, kto, kiedy urodzony, imię ojca i tak dalej. Niemcy obie złapali. Mieli od razu co? Setki ofiar. No po prostu było tragiczne. W NSZ-cie jest konspiracja w konspiracji. Są pseudonimy, inne do góry, inne w dół i inne do struktur równoległych. Ci ludzie się konspirują, mają podwójne, potrójne, poczwórne pseudonimy. Często to jest imię, nazwisko fałszywe, często to jest numer, często to są jakieś bardzo śmieszne, fikuśne nazwy, ale nie ma tak, że jest jeden pseudonim. Są oczywiście kryptonimy, one się zmieniają. Zmienia się struktura terytorialna co chwila. Dzieli się. Niektóre powiaty się przyporządkowuje do innych okręgów. Tworzy się takie zamieszanie, żeby wróg, który ma oczywiście bardzo dobry kontrwywiad, Niemcy nie byli przecież źle zorganizowani i ich służby były doskonale wypracowane i rozpoznawały całą konspirację polską, NSZ także. Oczywiście nie na wylot. Mieli z tym kłopoty, bo nie nadążali po prostu dzięki tym kolejnym zmianom. I wówczas, gdy ci kurierzy na zachód jadą, muszą mieć konkretne dane. I te dane właśnie są z okręgu. Dzisiaj nie mamy pewnej dokumentacji NSZ-u. Mamy niepełną. Mamy częściową, można powiedzieć. Tak jak kiedyś nie było prawie nic, dzisiaj już tyle dokumentów jest dostępnych, że właściwie pojęcie o całej organizacji, o liczebności, o weryfikacji pewnych rzeczy mamy i możemy tego dokonywać. Jeden okręg zachował się praktycznie w pełni. Dokumentacja w rękach prywatnych. Okręg białostocki. Około 7 tysięcy dokumentów.
włącznie z, to są kartki tej wielkości, z ankietami personalnymi każdego żołnierza, oficera. Jest pseudonim, przebieg konspiracji, jeśli był wcześniej, w jakich organizacjach, jakie pełnił funkcje, jaki miał stopień wojskowy, jaki odbył szkolenia, data wstąpienia do NSZ-u, przydział, pełnione funkcje, kolejne awanse i tak dalej. Arkusze ewidencyjne. Jest prawie 7 tysięcy arkuszy ewidencyjnych, bo to przez wszystkie powiaty można dzisiaj odtworzyć. Okręg radomsko-kielecki, prawie 13 tysięcy ludzi. Dokumentacja jest szczątkowa, dlatego że to, co przejęło po wojnie UB, w 1988 roku w kwietniu, na wszelki wypadek, wiedząc o zmianach, które idą, UBcy, wówczas SBcy, postanowili spalić całą dokumentację z okresu powojennego. Chodziło po prostu o zatarcie chyba śladów pogromu kieleckiego, żeby nie było za dużo dokumentów zbyt dobrych i oczywistych dla historyków. I to przy okazji ładowali też dokumenty pod ziemię. Ale sporo się ratowało. Okręg radomsko-kielecki, tak jak mówię, prawie 13 tysięcy ludzi. I w IPN-ie przedtem w archiwum MSW zachowały się dokumenty okręgu drugiego Mazowsze Północ, to jest 5700 osób bez dwóch powiatów, których stanów nie ma, ale to akurat były powiaty słabe, tam, tam mogło być może 500 osób, nie więcej, łącznie było nieco ponad 6 tysięcy. Więc to są tylko trzy okręgi, daje pojęcie, co było wreszcie. A okręg radomsko-kielecki nie był najbardziej liczebny. Największy okręg, to jest taki paradoks, był łódzki, Łódź. Te tereny, czym bardziej na zachód od Warszawy, tym bardziej były unarodowione po prostu. Tam było dużo ludzi z Wielkopolski, dużo było przesiedlonych, ale także terytorialny okręg łódzki był największy. Tam mogło być nawet 15 tysięcy ludzi, dlatego że po listach awansowych to po prostu widać. Listy awansowe NZ-owskie wszystkie się zachowały. Ja to mam. Widać po obsadzie oficerskiej, ile mieli kadry. Także te 73 tysiące ludzi to jest coś, co wiemy o NZ-cie pewnego. To nie jest to, że coś po wojnie ktoś napisał, wymyślił, wyssał z palca, szacował, przypuszczał, coś tam jeszcze. To są stany policzone. Policzone w konspiracji we wszystkich powiatach. Druga liczba, którą o NZ-cie wiemy, to jest moment scalenia ZK. To jest już około 90 tysięcy ludzi w marcu 1944 roku, gdy następuje scalenie. To jest ta wielkość. Jeśli chodzi o liczebność AK, to jest gorzej, bo tak naprawdę co historyk to ma inne osiągnięcia i inaczej to liczy. Nie było czegoś takiego jak Armia Krajowa. To jest herezja, którą mówię. Mój ojciec był oficerem AK. Nie było. Armia Krajowa to jest zlepek różnych organizacji, które działają pod nazwą Armia Krajowa. To jest ta formuła ogólna, z której ma powstać przyszłe polskie wojsko w kraju i powiedzmy, że od września 1944 roku, gdy AK została uznana za organizację wojskową sojuszniczą przez aliantów, możemy mówić, że część AK, ta, która bierze udział w powstaniu, ale to są wszyscy, to są też NZ-owcy, to jest NOW, to są wszystkie inne formacje, które się podporządkowały, biorą udział w powstaniu i znają zwierzchnictwo generała Montera. To są wszyscy w AK, ale oni są liczeni z różnych organizacji. Nie ma samoistnej organizacji, która ma ciągłość AK. Była Służba Zwycięstwa Polski, dochodziły formacje socjalistyczne, różne formacje narodowe, syndykalistyczne, organizacje chłopskie. To wszystko jest dopiero AK. To jest ta czapka i wspólna nazwa. Wewnątrz to jest kocioł. Ci ludzie się kłócą, często nie zgadzają, dokonują rozłamów, wyjść, powrotów. To jest żywy organizm. Liczebność Armii Krajowej tak naprawdę jest nie do ustalenia. To się przyjmuje, że to jest od 200 kilkudziesięciu, nawet do 380 tysięcy ludzi. Ale w tym się mieszczą inne organizacje. To jest NOW, to jest NZ, to są bataliony chłopskie, to jest Konfederacja Narodu, to jest Tajna Armia Polska i dziesiątki i setki innych organizacji scalonych w ramach AK. Różnych. Zresztą później po rozpadzie AK w roku 1945 też zobaczyliśmy bogactwo konspiracyjnych organizacji powojennych działających na ziemiach polskich. Bardzo różnych. Które w większości do AK nie nawiązywały już do tej tradycji. Wydzielały się. Uciekały. Tu osobom bardziej zainteresowanym polecam przeczytanie odezwy kapitana Warszyca. Dlaczego ta konspiracja powojenna była tak inna. On postulował, żeby wyższych oficerów AK od stopnia majora w górę
poddać osądowi publicznemu za to, co zrobili wcześniej. Taka po prostu wewnątrz organizacji warsztat był czystym makowcem od początku do końca. To nie był człowiek znikąd, który gdzieś tam przyszedł. Ale to był ból tych niższych oficerów. On był dowódcą oddziału partyzanckiego przez cały czas. To był ból tych, którzy widzieli, co się dzieje i do czego to prowadziło. Do czego to prowadziła polityka w AK. Jeśli to miało być wojsko i neutralne politycznie, to powinno być neutralne. A to, co robił Rzepecki, to, co robiło Biuro Informacji i Propagandy, czyli BIP w ramach AK, to często jeży włosy na głowie. Moich nie, bo ja już ich nie mam. Jak Państwo poczytali na przykład wspomnienia pułkownika Rokickiego, dowódcy Narodowej Organizacji Wojskowej, tam jest cały rozdział napisany przez panią Haliną Jabłońską, kapitan Haliną Jabłońską, która była szefową Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet. NOW scaliło się za K w 1943 roku. NOWK, Pion Kobiecy, dopiero przed powstaniem, ponad rok później. Wiecie dlaczego? O co była walka? I WSK właściwie, to które powstało później w AK, powstało na wielu okręgach na bazie NOWK, bo to była potęga. To było kilkanaście tysięcy kobiet w NOWK zorganizowanych. Z przedwojennej Narodowej Organizacji Kobiet, które dzisiaj mało kto wie. Nie ma pracy doktorskiej, nie ma prac magisterskich. O tych ludziach się nie pisze, o tych panie. Szkoda. Niezwykłe osoby. Wiecie, jaki był problem z NOWK z kobietami? Była walka o instrukcje antyreligijne wydawane przez Biuro Informacji i Propagandy o mniej więcej takiej treści, że żołnierza nie wolno zostawić samego sobie, żeby nie ulegał wpływom religijnym. I teraz organizacje chrześcijańskie, które wchodzą do AK, z czymś takim się spotykają i kobiety, które mają tych żołnierzy chronić przed wpływami chrześcijaństwa, które są z gruntu katoliczkami, to jest dysonans, prawda? O tym wszystkim się dzisiaj nie mówi. Jest kochajmy się ładnie, mam podziemie, wojenne, powojenne, ale o różnicach nie wiemy. I te problemy, które tego typu, których było bardzo dużo, powodowały, że to podziemie nie było nigdy jednorodne. Co więcej, ono nie powinno być jednorodne. Mam notatki pułkownika Tadeusza Danielewicza, to był szef sztabu NSZ-u, a po wojnie pierwszy komendant główny NZW. On był zaprzyjaźniony z generałem Komorowskim Borem, dowódcą AK po wojnie w Londynie. I w notatkach, które nie były opublikowane, nie są do dzisiaj opublikowane, napisał między innymi, opisał swoje rozmowy z Borem. I Bor mówił, to była racja, rzeczywiście, powinno być dużo organizacji konspiracyjnych, tak jak po wojnie. To powinno być pod ziemią. To jednoczenie było złe, dlatego że tą czapkę polityczną, którą nałożono na to, doprowadziła do tego, że była burza, że to było występowanie wspólne z bolszewikami, wspólne zdobywanie Wilna, wspólne zdobywanie Lwowa, wspólnie dokonywane operacje, cały wachlarz pracował na rzecz Sowietów w 1942-1943 roku, a Sowieci co robili? Mordowali, wykorzystywali kiedy się tylko dało, cały potencjał był następnie niszczony, albo indywidualnie przerabiany na drugą stronę. Wyciągano poszczególnych ludzi, słabe jednostki i przerabiano ich na sowieckich agentów w ramach polskiego podziemia. Bo to też jest horror, rzecz do napisania. Sowiecka agentura w polskim podziemiu niepodległościowym, która skutkowała później po wojnie, że niektórzy dostawali wyroki po rok, dwa w zawieszeniu, wyżsi oficerowie, a zwykli żołnierze kary śmierci, które były wykonywane. Absurd? Chyba nie. Czymś to było spowodowane. Dopóki nie dowiemy się tego, co jest ukrywane, to nie będziemy tego rozumieli.